dział giełda Europy Poznań. Na wiele prędkości, to jest oczywiście fikcja. Ale, drodzy Państwo, to, co przychodzi oczywiście do głowy, to jest oczywiście również postęp cywilizacyjny, którą sztandarowo, że tak powiem, niosą za sobą tak zwane zachodnie Niemcy, drodzy Państwo. Ale linii komunikacyjnych na terenie europejskim, czyli na terenie Europy, jest więcej, drodzy Państwo, jest bardzo wiele, po prostu, drodzy Państwo. Więc te zachodnie Niemcy są takim również motorem napędowym dla Europy Środkowej, więc co by tutaj mówić o tym postępie cywilizacyjnym, który bardziej jest uwzględniany jako właśnie wartości o charakterze bardziej dyplomatycznym w Europie, co jest no, korzystne, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, są jeszcze inne tak zwane branże, drodzy Państwo, gałęzie rynkowe i również właśnie kierunki postępów, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat rozrastające się wielkie miasta, które są i wszystkie oczywiście rozrastające się miasta, tutaj akurat nabywając na przykład, drodzy Państwo, linie tramwajowe albo na przykład budując lotniska czarterowe, wcale nie są aż tak bardzo do przodu, ale są o wiele, wiele, wiele lepiej skomunikowane, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat postęp tej metaloplastyki tak zwanej jest akurat dużo większy w Europie, drodzy Państwo. I tutaj akurat każde państwo tych swoich technologii chroni, drodzy Państwo, nie ujawnia ich na określonych, drodzy Państwo, szczeblach właśnie już dyplomacji, nie tylko oczywiście urzędowej, drodzy Państwo, no żeby to było jasne. No i drodzy Państwo, teraz szczerze powiedziawszy, ta wielkość charakterystyki dyplomatycznej zależy już tak naprawdę od oblicza państwowego, drodzy Państwo. No tutaj Polska ma akurat bardzo wiele opcji ze względu na to, że posiada również technologię i jest również państwem turystycznym. Więc już te dwie, drodzy Państwo, opcje i wiele walorów, które są, drodzy Państwo, przekazane na tło naszej Europy, dodają wiele właśnie punktów właśnie w komunikacji europejskiej, drodzy Państwo. Dodatkową jeszcze kwestią, jaką dodatkowe opcje, jakie można powiedzieć, to, że na przykład ta emigracja, która w jednych państwach nazywana jest emigracją ekonomiczną, w innych państwach po prostu jedzie się do pracy, jest rozróżniana tutaj akurat dodatkowo po prostu na tle przedsiębiorczości. I tutaj te przedsiębiorczości są różne, no bo również są międzynarodowe, również są regionalne i również są przedsiębiorczości światowe. I tutaj akurat każde miasto dba o to, ażeby taki koncern wielki w takim mieście powstał. Lepiej, żeby taki koncern był, niż żeby były w sklepy po prostu kolejki na, że tak powiem, ser topiony, drodzy Państwo. Ja akurat bardzo lubię ser topiony, zwłaszcza ten ostry, drodzy Państwo, i wędzony, ale powiem szczerze, że jestem za tym, żeby te miasta się jednak, drodzy Państwo, rozrastały. Tak. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, drodzy Państwo, że tutaj te akurat niuanse, które kiedyś były w Polsce, akurat one są adekwatne, więc warto by było zwrócić uwagę również na nowoczesność, drodzy Państwo, dlatego że nowoczesność Polski jest akurat dostrzegana jako charakterystyka Polski, drodzy Państwo, więc tutaj ta nowoczesność i przyspieszenie i ta nowoczesność turystyczna są charakteryzowane właśnie i widziane jako charakterystyka Polski, więc warto by było po prostu, aby w tym kierunku właśnie to wszystko się rozrastało, drodzy Państwo. Takie jest moje zdanie. Ja tutaj akurat ze swoich akurat wniosków jeszcze tyle przynajmniej i o wiele więcej też mogę jeszcze dodatkowo
oczywiście wyciągać. No, no taka prawda. Ale drodzy Państwo, jeszcze dodatkowo chciałbym powiedzieć o tym, że Europa ma taki charakter właśnie nieutylitarny, jak się o tym mówi. No może behawioralny gdzieś tam w tle również, ale wiele jeszcze rzeczy takich społecznych można wyeksponować, drodzy Państwo. Behawioryzm również można wyeksponować, drodzy Państwo. I to jest akurat na tyle rzecz bezwzględna, że dodać można do tego jeszcze właśnie te opcje technologiczne, drodzy Państwo. Więc tutaj może już nie tylko wielkie bulwersujące niektórych bulwy fabrykowe, ale również jeszcze te właśnie daleko idące przetwórstwo, drodzy Państwo. Tak, ja stawiam akurat tutaj, kładę łapę na przetwórstwie, dlatego że to jest, ja kładę rękę na przetwórstwie, dlatego że to jest ten kierunek właśnie przyszłości, na który należy zwrócić, drodzy Państwo, uwagę. Spadły mi okulary, ja je oczywiście podniosę. Tak. Już je oczywiście mam. Drodzy Państwo, dodatkowo do tego jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką kwestię właśnie takiej ścisłej, jakby może bardziej jeszcze bezwzględnej niż ścisłej, no bo to bardziej chodzi o bezwzględność, a nie o ścisłość, mentalności, drodzy Państwo, miast, gdzie oczywiście, drodzy Państwo, uwzględnia się to, że każde miasto rozlicza się w pewien sposób przedsiębiorczo, jest samodzielne. Zatem ta samodzielność czyni, drodzy Państwo, każde miasto taką osobną jakby bazą właśnie komunikacji i szeregu innych jeszcze zadań w miastach i przede wszystkim właśnie na tle naszej, drodzy Państwo, Europy. I teraz, drodzy Państwo, to wszystko jeszcze dodawane jest właśnie tymi asumptami wielkich miast, które są tak naprawdę uniwersalne, drodzy Państwo. I ten uniwersalizm właśnie, wychodząc od tego, no warto jest zacząć mówić właśnie o rozrastaniu się gospodarczym, nie tylko oczywiście gospodarczym, wielkich miast, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, niektóre miasta oczywiście dążą do tego, aby uwzględnić to jako pewnego rodzaju karykaturę makroekonomiczną. Ale ja powiem szczerze, że to prowadzi tylko do takich celów właśnie oligarchiczno, również naukowych. To również ma swoje plusy, jeżeli jest to zaaranżowane w określonych warunkach naukowych. Takie warunki również można, drodzy Państwo, stworzyć oczywiście. Ale nie tylko o to mi chodzi, oczywiście. Nie tylko to, bo jeszcze chodzi o to, ażeby te państwa, te miasta oczywiście, a nie państwa, one, żeby one rozrastały się w sposób taki wolnościowy, drodzy Państwo. Dlatego, że to są główne walory właśnie państwa, drodzy Państwo. I do tego możemy dodawać jeszcze inne walory, które będą poszerzały tak naprawdę obraz naszej, drodzy Państwo, naukowej rzeczywistości, drodzy Państwo, która oczywiście określana jest w nauce. Tak, to jest prawda. A wyniki tej nauki widzimy oczywiście w życiu codziennym, drodzy Państwo. I tak samo użyteczność nauki, to jest jasna sprawa, drodzy Państwo. A więc tutaj akurat przechodząc przez to wszystko, należy zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na tę jasność, która będzie już wynikiem i po wyniku właśnie tym naukowym, który będzie spełniony, i też po wynikach tych naukowych, które będą spełnione, drodzy Państwo. Tak, telewizja przemysłowa, studio Giełda Poznań, drodzy Jedno, co Państwo. chcę Do powiedzieć, widzenia drodzy Państwu. Państwo, to jest to, że oczywiście ta kategoryzacja dóbr i niejako oczywiście, no tak naprawdę, no to też zachowań ludzkich, należy do otwartości i postawy społecznej miast, które są tak naprawdę, drodzy Państwo, taką bazą, ale są też dominujące w tym,
tak naprawdę, co się dzieje, ale też co się wydarzy dobrego, drodzy Państwo, na terenie właśnie miasta europejskiego. A miasto europejskie też ma swoje, drodzy Państwo, pewne założenia naukowe, drodzy Państwo. Więc oczywiście do następnego, drodzy Państwo, odcinka. Nasza telewizja.